Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w World of Tanks. Dzisiaj zagramy sobie czołgiem S100, czołgiem ciężkim 10 poziomu z trollem, więc naprawdę może być potężnie z obrażeniami i nawet dobrze nas wylosował, bo tylko jest jedna arta, ale przeciwnicy mają 10-5, a my tylko 4. Oni też S100 mają, może być kiepsko. Więc się już boję, że zepsują. Bo widzicie, oni 3 najlepsze TD-ki mają, a my żadnego takiego TD-ka, to nas zniszczą. Jeszcze 100 do nich dochodzi. Po prostu w WoCie ostatnio źle się dzieje, bo dużo bitew. Przegrywam czasami nawet 30 po kolei, więc naprawdę można się zdenerwować. A dodatkowo drużyny, które powinny wygrać, na przykład jest ogryzek 9, na przykład M103, życia ma 190 i strzej ma pełne życie i jeszcze przegrywa, to niemożliwe. Powinien go na 85 na hita położyć, jeśli wie gdzie strzelać, bo powinien wiedzieć po tylu bitwach. A niektórzy naprawdę na dziesiątkach grają, jakby to była ich 5. bitwa czy 2., więc naprawdę to jest okropne. Nas tu pojechała, ale tamci mogą nas zniszczyć, więc za bardzo nie fajnie. No ja zagram defensywnie, bo z takimi dedekami to ciężko zadzierać. Wyjadę to tak, pół życia mi ściągnie Jotpanzer, a kolejne pół obrzekt już mnie nie będzie, jak wylosuję dobre obrażenie im. No już jestem wyświecony. Aż dziwne to. Powinienem tu znaleźć w tej pozycji strzał T700-800, żeby naprawdę było fajnie. Bo już mam trolla, mogę sobie pozwolić. Ostatnio była porażka, zarobiłem 40 tysięcy, bo odbiłem 10 tysięcy obrażeń. Nie złapię jej, nie złapię jej. Jest, złapałem jeszcze, no to jest, to był epicki strzał. Nie powinien wyjść, a wyszedł. Zastrzelimy tego iskowi, jeśli go będziemy widzieć. Widzimy iska. Wyjedzie. No isk się nie pokazuje. Za mało, żeby go przebić. Nie da się. Nawet nie poceluje. Wysunąłby się trochę, to bym mu... Kurde, i widzicie w gąskę, to powinno wejść, no jakim cudem. No i tu zepsują. Zaraz mnie przebije, ja się nie boję. 2, 1 i strzał. No kurde, we mnie strzelają, no. No i widzicie, znowu powinno wejść, znowu jest tą gąskę. Nie wiem co się dzieje z tym. Naprawdę jest dziwne. Nie może strzelać, no. No i Jotpanzer już wyjechał. Przegraliśmy chyba to. Bo nasza drużyna i źle nas wylosowało i zwaliła, więc naprawdę słabo. Zostanę sobie przy Jotpanzerku. Nie ma. Nie strzeliłem. Tak jak trzeba. Ich estówka padła, więc fajnie, ale... Ale my padamy, więc nieciekawie jest. Nieciekawie, naprawdę. No i mnie teraz zniszczy. Nie wiem, czy w tą stronę pojedzie, czy w drugą. Załadujemy sobie w niego. Gdzie on jest? Chciałem sobie w niego załadować, a ktoś go ładuje zamiast mnie. Nie podjeżdża, Is. Zostanie. Padnie. Mogą to zrobić, ale ja pod Jotpanzera nie podjeżdżam. Kontowanie też się nie udaje. Ale powinni nasi... Będzie pyk? Yes! Ładnie go wykończyliśmy i tutaj już nie ma... Nie ma problemu. Jadę! Widzicie, jak ich wykończyli. Zaraz pęknie. Jeszcze 11, to jeszcze nie wyjeżdżam.
No kurde, co oni tu zrobili? Wpierdzielę mu. Jest! I jedziemy sobie dalej tam. Rozwalił, to trzeba go się nim zająć. Ucieka, zaraz go dogonimy i wpierdzielimy mu strzała. Nie udało się, ale zwyciężamy, więc bardzo fajnie. Otrzymałem tylko jeden strzał do artylerii, ale teraz jakieś takie TD-ki to pojedziemy sobie na nie. Jakby nam bazy atakowe są. No kurde, widzicie? Skąd? Skąd mnie mógł widzieć, jak nawet ćwiczony nie byłem? Czyli właśnie czasami oszukują. Jakby mieli cheaty jakieś, bo nie mogę je zaatakować. I teraz dłużej ładuję, nie mogę już w ogóle ich naprawić. Od tyłu zajeżdżam, a nie od przodu, ja od tyłu tu zajeżdżam przeciwników. Estówce jest moc, wali mocno. Chcę tu pojechać. Na, sam. Zaraz zostanę. Muszę decydować się, w którą stronę odwracamy się. W tą czy w tą? W tą bym proponował. Jest tu ktoś? Chyba nie ma. W drugiej ktoś jest, no to tu właśnie jedziemy. Spokojnie, jeszcze to mogą przegrać, bo naprawdę niektórzy są takimi. No właśnie, widzicie, 11-10 już się wynik odwraca. Nie wiem, czy ja coś zrobię w końcu. Jakby spotowali, to tak. Ale już się nieciekawie robi, bo oni mają jeszcze dwie dziesiątki. Trzy dziesiątki z artą i dwie dziewiątki i ósemkę. A my w ogóle nie jesteśmy tacy najlepsi. Chciał tu jakoś, nie wyjeżdżając zbytnio, rozwalić przeciwników. Mam trochę mniej, mało życia, ale nie aż tak bardzo mało. Tu już nie powinienem wyjeżdżać, ale sobie jeszcze troszkę wyjadę. Nie widzę ich, to dziwne. Tu Arta, tu ten powinien być. Nie jeżdżam dalej, bo dostanę i padnę. Chyba, żeby tu pojechać. Ale też nie, bo chcę z miasta ich atakować. Jakby mnie objechali, koniec. Bym przyjechał sobie do tej dziewiątki. A, tak zrobimy. Do dziewiątki sobie przyjedziemy w grupie siła. I coś wykminimy, co tu można zrobić, wymyślimy. Nic nie widzę. Drzewa zasłaniają. Jedziemy. O rany, już jestem wyświecony, zaraz mi Tedek przysra. Nie wiem, od kogo jestem oświecony, czy Arty... A on od kogo dostał? Tu coś było, ja nie chcę dostać. Nie wiem, od kogo jestem wyświecony. Ale to ich nie chcę tak wyjeżdżać. Właśnie nie wiem, czy tam coś jest, czy tam nic nie ma. Się inaczej odwrócił. Uda się wrzucić? Udało się. Łaj! Już Artem mi strzela. No i widzicie, jeszcze ten mi uwalił. Drużyna po prostu zepsuła ciągle takie słabe drużyny. Wydaje się, że wygrywamy. O, one zwalają i nie ma do zwycięstwa. Jest bardzo słabe. Mogę go zaatakować? Nie mogę. No i widzicie, już rozwalili nam. Chyba to przegramy, bo drużyna naprawdę jest słaba. I kontujemy się, i kontujemy się. I odbiliśmy się. Odwróciłem się do niego, a on mnie przebił. Fajna bitwa, więc jeszcze nie koniec. Jeszcze może coś zdarzyć. Teraz AMX-30. Wszystko w jego rękach. Zobaczymy, co zrobi. Nasza drużyna zepsuła to. Poza tym los sprzyjał tamtej drużynie, bo była co najmniej dwa razy lepsza z losowania i z umiejętności. A nasi niestety nie, tej umiejętności nie posiadali. I zaraz uważaj, bo tam atakuje. No i zaraz zostanie odarty, czy od tego. O, dostał. Od objecta.
By musiał go rozwalić i szybko w dół. Jest, i szybko w dół i uciekaj. I powinien jeszcze... Mógłby to wygrać, gdyby nie ostrzeżenie strzelał. Spotował, ale można też arty. No i od tyłu. Skręcaj, skręcaj, dobrze. I teraz na górę wracaj. Źle, że się zatrzymał. By mógł go obrzekt już zniszczyć. A obrzekt zniszczenie przez artę. To ma komfortowo, bo ja tego dobiłem. Nie wiem, jak tak szybko przyjechał ten obiekt, ale powinien go rozwalić szybko. On go powinien nawet... I szybki strzał. No nie, no co to ma być? Ale on się odwraca, gąski naprawił. Padnie teraz. Widzicie? Nie udało się, ten powinien go rozwalić. Ale nie rozwalił. Arta. Nie wiem, co z nią. Zostanie wyświecona i zniszczona. Coś jednak widzi. Ale chyba nie strzeli. Cofa się, to 92, bardzo dobra arta. Strzela z ogromnymi obrażeniami, które naprawdę są satysfakcjonujące dla każdego. O, co to się stało? Nie wiem, coś spadło. I dalej patrzymy na bitwę. Na razie nudno jest, ale przetrwamy do końca, bo chcę zobaczyć wynik. Niewiele zrobiłem. Powinny tam te dwa strzały wista trzeciego wejść i nie weszły. To mnie zabolało. W gąs, na gąski przeszło, co nie powinno być. Bardzo pechowa bitwa. I w dużej mierze przez nieumiejętność sojuszników. Nie zdąży się odwrócić i dostała. Wutek pełne życie. Oni mieli dwa razy lepszy los i dwa razy lepszą drużynę, to nie ma o czym mówić. Złe losy w wodzie teraz są. No zobaczymy, jak wynik. Czy ogrom do tyłu jestem. Tutaj patrzymy. 4000 obrażeń prawie. Najwięcej w drużynie. Mimo to 15 do tyłu tysięcy. Przez takie właśnie drużyny. Niemniej myślę, że wam się bitwa podobała. Zobaczyliście prawdziwą potęgę estówki i trolla. Wyświetlajcie łapki w górę. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.